Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Wzorce projektowe. Dzisiaj omówimy sobie wzorzec strukturalny, jakim jest fasada. Fasada zapewnia ujednolicony interfejs do zestawu interfejsów w podsystemie. Ten wzorzec definiuje taki interfejs wyższego poziomu, który ułatwia korzystanie z podsystemu. I teraz załóżmy taką sytuację. Budujemy system, w którym chcemy wiedzieć, czy klient może otrzymać kredyt. Po prostu, czy ma zdolność kredytową. I teraz obliczenia tego mogą być dość skomplikowane. Po pierwsze, powiedzmy, że musimy wywołać jakiś serwis, który sprawdza, czy klient ma wystarczającą ilość oszczędności własnych. Następnie musimy wywołać inny serwis, który sprawdza, czy klient ma jakieś pożyczki. I powiedzmy na koniec musimy wywołać kolejny serwis, który sprawdza, czy klient ma inne kredyty. Może być również potrzeba wywołania jakiegoś innego serwisu bądź serwisów. I te obliczenia nie mają więc ujawniać informacji i należy je wykonać w różnych częściach aplikacji. I teraz umieszczenie przed nimi fasady ukrywa złożoność. I ta fasada jest abstrakcją, która zachęca do ponownego wykorzystania i możemy nazwać tą fasadę fasadą hipoteczną. I fasada zawiera jedną metodę, czy kwalifikuje się. Czyli czy kwalifikuje się do dostania kredytu. I metoda ta jest odpowiedzialna za wywołanie różnych usług i sprawdzenie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Dobrze, przypiszmy to teraz do struktury wzorca. A struktura wzorca jest dość prosta. Przede wszystkim mamy fasadę, która jest odwzorowana w naszym przykładzie na fasada hipoteczna. Ta fasada ma wiedzę na temat wszystkich klas podsystemów odpowiedzialnych za żądania i deleguje żądania do odpowiednich klas podsystemu. Ten podsystem to wszystkie nasze usługi lub klasy, tak jak na przykład bank serwis, kredyt serwis, loan serwis i inne są podsystemami i w zależności od potrzeb realizują własną funkcjonalność i zajmują się pracą zleconą przez obiekt fasady. Innymi słowy, metody wywoływane przez fasadę są zaimplementowane w tym podsystemie i same podsystemy nie mają wiedzy o fasadzie. Dobrze, to teraz zaimplementujmy nasz przykład w kodzie i przejdźmy do Visual Studio. Jesteśmy w Visual Studio i pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest utworzenie klas podsystemów. Naszą pierwszą klasą podsystemu będzie bank serwis. Czyli serwis ten po prostu będzie sprawdzał, czy klient ma wystarczające oszczędności, aby kwalifikować się do kredytu hipotecznego. Serwis ma jedną metodę, po prostu czy ma wystarczające oszczędności, która pobiera klienta. I tutaj dokonujemy obliczeń. Tutaj akurat dokonujemy testowych obliczeń tylko do celów demonstracyjnych. Druga klasa podsystemu Credit Service służy do sprawdzenia kredytu dla klienta. Te obliczenia oczywiście mogą być bardzo rozbudowane. My w celach demonstracyjnych zwracamy po prostu tylko true. I ostatnią klasą naszego podsystemu jest Loan Service, która sprawdza pożyczki klienta. Te obliczenia również w rzeczywistości są bardzo skomplikowane, rozbudowane, ale my tutaj w celach demonstracyjnych zwracamy po prostu tylko true. No i oczywiście jest klasa naszego klienta, dla którego sprawdzamy zdolność kredytową. I teraz możemy przejść do fasady. To jest nasza fasada, nazwaliśmy ją fasada hipoteczna i jest to klasa, która powinna zawierać odniesienia do naszych podsystemów, czyli do bank serwis, loan serwis i kredyt
serwis. Tak więc dodajemy trzy odniesienia do podsystemów. Moglibyśmy oczywiście to wstrzyknąć, ale w naszym przypadku nie mamy skonfigurowanego tutaj kontenera IOC, więc po prostu je dodajemy. Moglibyśmy też mimo wszystko dodać konstruktor i pozwolić, aby klasa klienta dostarczała nam instancję klas podsystemu. Następnie musimy obliczyć, czy wnioskodawca kwalifikuje się do kredytu hipotecznego. Dodajemy właśnie taką metodę publiczną, która oblicza, czy kwalifikuje się. Metoda ta pobiera po prostu klienta. No i w tej metodzie najpierw wywołujemy bank serwis i sprawdzamy, czy klient ma wystarczające oszczędności. Następnie wywołujemy kredyt serwis i sprawdzamy inne kredyty klienta. I na koniec wywołujemy loan serwis i sprawdzamy pożyczki naszego klienta. I na koniec metoda zwraca informacje, czy wnioskodawca kwalifikuje się do kredytu hipotecznego, czy nie. I to wszystko w przypadku fasady. Nasz wzór fasady jest już gotowy, potrzebujemy tylko teraz go przetestować. To przetestujmy to. Przechodzimy do klasy program CSS. No i tutaj zaczynamy od utworzenia naszej fasady. Czyli tworzymy fasadę dla naszego kredytu, a następnie tworzymy klienta, który chce dostać kredyt. Tworzymy sobie klienta Adam Nowak, który chce dostać 100 tysięcy kredytu, a następnie testujemy naszą fasadę, próbując uzyskać kredyt hipoteczny dla naszego klienta, czyli czy może dostać kredyt. No i na koniec wypisujemy wynik na konsoli, czy kredyt został przyznany, czy odrzucony. I teraz możemy uruchomić nasze rozwiązanie i zobaczyć, czy działa. No i uruchomiliśmy nasze rozwiązanie. No i widzimy, Adam Nowak ubiega się o 100 tysięcy złotych pożyczki. Sprawdź bank dla Adama Nowaka, sprawdź kredyt, sprawdź pożyczki. I kredyt dla Adama Nowaka został zatwierdzony, czyli działa. Możemy sobie zmienić tutaj na przykład, że chcemy uzyskać 200 tysięcy kredytu i uruchomić i zobaczyć teraz, czy również dostanie wniosek, jego zostanie zatwierdzony dla 200 tysięcy. Uruchamiamy, nasza aplikacja się uruchomiła i widzimy, dla 200 tysięcy już przy sprawdzaniu banku dla Adama kredyt został odrzucony, no bo tutaj nie jest spełniony ten warunek. No ale nasza fasada działa bardzo dobrze. No to teraz możemy sobie pomyśleć, jakie mogą być zastosowania wzorca fasada. I pierwszym przypadkiem użycia tego wzorca jest oczywiście dostarczenie takiego właśnie prostego interfejsu do złożonego podsystemu, składającego się z kilku klas podsystemu. W takim przypadku, gdy podsystem staje się bardziej złożony, nie ma to wpływu na klientów korzystających z fasady. Warto również wziąć pod uwagę ten wzorzec, gdy istnieje wiele zależności między klientem a klasami implementacji abstrakcji. Umieszczając fasadę pomiędzy nimi, oddzielasz podsystem od klientów. Jakie są zalety, wady korzystania z fasady? Przede wszystkim fasada chroni klientów przed podsystemami. Oznacza to zmniejszenie liczby obiektów, z którymi mają do czynienia klienci. Promuje również słabe sprzężenie między podsystemem a jego klientami. Klient jest połączony z fasadą, a nie z podsystemami jako takimi. Dzięki temu słabemu połączeniu elementy podsystemu mogą się zmieniać bez wpływu na klienta. To zasada open-close z zasad solid. I fasada, mimo że chroni klientów przed podsystemami, klientom nie zabrania się używania klas podsystemów, jeśli chcą. Dobrze, i to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Zobaczyliśmy wzorzec fasada. Zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję. Cześć.